Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Tak, wiem, że Polacy są zmęczeni i rozczarowani. Wiem, bo przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz. Pokonałem 25 tysięcy kilometrów. Byłem w każdym z waszych regionów. Spotkaliśmy się na 13 konwencjach regionalnych. Od Opola po Olsztyn, od Szczecina po Rzeszów. Wszędzie tam spotykałem ludzi zaniepokojonych o Polskę, o swoją pracę, o los swoich żon, o los swoich dzieci. Ludzi mających dość korupcji, arogancji władzy i marnotrawstwa. Co tych ludzi wyróżnia? Bo oni są w jakiś sposób szczególni, tak jak wy jesteście szczególni na tej sali. To są ludzie, którzy nie chcą poprzestawać na krytyce i narzekaniu. Oni chcą działać. Oni chcą budować lepszą Polskę. Ci ludzie są tu dziś na sali. Za moimi plecami siedzi Staszek z Błażowy. Staszek z żoną wychowują 6 dzieci. Staszek kieruje stworzoną przez siebie dużą firmą telekomunikacyjną. Ta firma ma 6 tysięcy właścicieli, bo każdy klient staje się współwłaścicielem. Ja ci chcę powiedzieć, Staszek, że jak ty potrafisz kierować 6-tysięczną firmą, znaczy taką firmą, która ma 6 tysięcy właścicieli, to ty wspaniale pokierujesz całym Podkarpaciem. Jest Kasia z Lysowic koło Torunia. Widzieliście ją. Witam, Kasia. Działa w samorządzie. Tutaj obok widzę Olę z Krakowa. Ona w ciągu ostatnich 2 lat, wykładając na uczelni, pisząc doktorat, urodziła 3 dzieci i zbudowała firmę, która zatrudnia ponad 20 pracowników. Tu na tej sali są setki takich osób. Są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy takich ludzi w całej Polsce. I wszyscy ci ludzie mają energię, zapał, wiarę i wiedzę. Wszyscy chcą działać
wspólnie, razem działać dla dobra Polski. Liderzy dużych partii boją się was. Zamiast z wami rozmawiać, spotykać się, słuchać, organizują takie PR-owskie ustawki ze zwykłymi Polakami. Albo chowają się przed wami za kordonem ochroniarzy. Ich partie co roku przejadają miliony z waszych podatków, nie dając nic w zamian. Zajmują się sobą, a nie problemami normalnych Polaków. Trzeba to powiedzieć głośno. Polityka tworzona w oderwaniu od ludzi jest złą polityką. Jesteśmy tutaj po to, żeby tę politykę zmienić. Polacy, którzy chcą nowoczesnej Polski, nie muszą głosować na Tuska, którego jedyny cel to odsunąć PiS od władzy. Polacy, dla których ważne są wartości patriotyczne, nie muszą głosować na Kaczyńskiego, którego jedyny cel to postawić Tuska przed sądem. Dekada jałowej wojny dwóch oderwanych od rzeczywistości partyjnych bossów dobiega dziś końca. Roku. Zaczynamy nowy rozdział. Chcemy budować uczciwe, przyjazne państwo. Przychodzimy z różnych stron. Niektórzy nas, mniejszość, byli w partiach, różnych partiach. Wielu działa w samorządach na rzecz swoich małych ojczyzn. Jest tu bardzo wielu przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, którzy pchają polską gospodarkę do przodu. Jest wielu ludzi, którzy tworzą rozmaite inicjatywy obywatelskie, stowarzyszenia, fundacje. Jest wreszcie, co mnie cieszy szczególnie, bardzo dużo młodych ludzi, studentów czy uczniów, którzy włączyli się w naszą inicjatywę, którzy także bardzo pomogli przy zorganizowaniu tej konwencji. Dziękuję wam. Muszę też powiedzieć o tych, którzy z pewnością chcieliby tu być. Być z nami. Być razem. Ale stracili cierpliwość, stracili nadzieję na to, że Polska może się zmienić, że może wydarzyć się coś dobrego. To jest mapa Londynu. Chciałbym, żeby młodym Polakom ta mapa kojarzyła się z wypoczynkiem, z turystyką, z Arsenalem albo z Chelsea. Niestety, to jest symbol poszukiwania pracy. Z tą mapą w ręku setki tysięcy młodych Polaków wyjechało po chleb. Także dla nich i dla ich rodzin chcemy zmienić Polskę. Jesteśmy różni, ale łączą nas wspólne wartości, tych parę prostych polskich wartości, które od pokoleń przyświecają Polakom. I łączy nas marzenie o nowej, lepszej Polsce,
Jesteśmy tutaj razem po to, żeby taką Polskę zbudować. Polskę bez sztucznych podziałów, bez ciągłej politycznej walki. Ale łączy nas coś jeszcze. Łączy nas bunt. Łączy nas niezgoda na politykę, która marnuje czas, energię, talenty i potencjał Polaków. Chcę powiedzieć jasno, nie zgadzam się, by ciężko pracujący Polacy musieli płacić coraz wyższe podatki. Polacy wiedzą lepiej niż politycy, jak wykorzystać zarobione przez nich pieniądze. Na tworzenie złego prawa, krępującego przedsiębiorców, utrudniającego życie obywatelom. Prawo jest od tego, żeby pomagać obywatelom, a nie im przeszkadzać. Polscy przedsiębiorcy, rolnicy, handlowcy, przemysłowcy nie mogą być dłużej traktowani we własnym kraju jak obywatele drugiej kategorii. Przywileje dla zagranicznego kapitału są sprzeczne z zasadą sprawiedliwej konkurencji. Dajmy wszystkim równe szanse. Nie zgadzam się na to, co wydarzyło się wczoraj, na reagowanie emerytalnych oszczędności Polaków. Polacy sami powinni decydować, na co przeznaczyć pieniądze, które odłożyli na swoje emerytury. Nie zgadzam się, aby rządzący wyrzucili milion podpisów do niszczarki. Tak jak w sprawie sześciolatków. Prawdziwa demokracja polega na tym, że decydują obywatele. Nie zgadzam się na politykę jałowych konfliktów, na rozbijanie naszego narodu na wrogie plemiona, tylko dlatego, że służy to dwóm największym partiom politycznym. Ja wierzę, my wszyscy wierzymy w to, że Polacy mogą się pogodzić, że Polacy mogą współpracować. Polacy potrafią być razem i Polacy chcą być razem. Skąd ta wiara? Skąd ta nasza wspólna wiara? Skąd to przekonanie, że możemy zmienić Polskę? Dostałem ostatnio w prezencie biografię Steve'a Jobsa. Kogoś, kto zrewolucjonizował branżę nowoczesnych technologii. Otwiera ją takie motto, które wam przeczytam. Ludzie na tyle szaleni, by wierzyć, że potrafią zmienić świat, to ci, którzy faktycznie go zmieniają. Jeśli premier, jeśli liderzy pozostałych partii, jeśli niektórzy dziennikarze wciąż uważają nas za szalonych, to niech pamiętają to motto. My wierzymy, że potrafimy zmienić Polskę. I my Polskę zmienimy. Mamy dobry, jasny program.
Mamy odwagę go głosić. Nie robimy politycznych uników. Idziemy prosto. Chcemy robić dobrą politykę. Politykę, która łączy Polaków, która dąży do porozumienia, która poszukuje mądrych kompromisów. Politykę, która rozwiązuje konkretne problemy. Nie zajmuje się tym biciem pian, tylko konkretne problemy, które dotyczą milionów Polaków. Bezrobocie, służba zdrowia, trudna sytuacja młodych rodzin, kolejki w szpitalach. Tym się powinni zajmować wszyscy politycy. I my nie twierdzimy, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiążemy te wszystkie problemy. Ale mamy konkretne propozycje. Jak się za te problemy zabierać? To są propozycje odważne, ambitne, propozycje, które wymagają ciężkiej pracy. Ale my potrafimy i chcemy ciężko pracować dla Polski. Mamy też ludzi. Mamy dobry, mocny zespół. To są ludzie, którzy wiedzą, co trzeba zrobić z polską gospodarką, z kryzysem demograficznym, ze służbą zdrowia, z rolnictwem. Ci ludzie zabiorą głos po mnie. Moi przyjaciele i współpracownicy, politycy i eksperci. Każdy z nich przedstawi jakieś konkretne zagadnienie i konkretne propozycje. Ale chcę wam powiedzieć, że koncentrujemy się na trzech rzeczach. Po pierwsze, na gospodarce. Nasz postulat jest prosty. Więcej wolności dla polskich przedsiębiorców. Więcej wolności dla polskich przedsiębiorców. Dość nękania przedsiębiorców, pracowników, wszystkich podatników przepisami, których nikt nie rozumie. Dość koncesji i pozwoleń. Trzeba po 20 paru latach wrócić do ustawy Wilczka. Prawo dla przedsiębiorców musi być proste. Podatki muszą być niskie. Drugi obszar. Rodziny. Koniec z dyskryminacją polskich rodzin. Politycy zapomnieli o tym, że to rodziny, zwłaszcza te duże rodziny, utrzymują nasze państwo. Dlatego opowiadamy się za rewolucyjną zmianą prawa wyborczego, za głosowaniem wyborczym. Zasada jest prosta. Jeden obywatel, jeden głos. Powinniśmy dać prawo głosu także w imieniu dzieci, bo przecież za pampersy czy bobofruty też się płaci podatki. Jeżeli zatem rodzice mają troje niepełnoletnich dzieci, to razem będą mieli 5 głosów. Tylko w ten sposób politycy, którzy myślą wyłącznie w kategoriach najbliższej kadencji, zaczną troszczyć się o głos tych, którzy dzisiaj są wykluczeni, o przyszłe pokolenie. Trzeci obszar to przywrócenie Polakom kontroli nad własnym państwem. Domagamy się likwidacji finansowania partii z budżetu. Domagamy się referendum. Zlikwidujemy finansowanie z partii z budżetu, ale domagamy się także referendum w sprawach podnoszenia podatków i domagamy się jednomandatowych okręgów wyborczych.
jeszcze jedna rzecz, którą trzeba tu powiedzieć. Może najważniejsze. Jesteśmy Polakami i jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy i będziemy przywiązani do tradycji naszych przodków. Będziemy konsekwentnie stać na straży interesu narodowego. Nasz interes narodowy wymaga dzisiaj tego, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. Ale to nie może być Unia kilku wielkich mocarstw, ani Unia brukselskich urzędników. To ma być Europa wolnych ojczyzn. I o taką Europę, Europę wolnych ojczyzn, będziemy już wkrótce walczyć w wyborach europejskich. Chcę się przed Wami jasno zobowiązać, że nigdy nie zagłosujemy za dalszym ograniczeniem podmiotowości Polski w Europie, o ile nie zobligują nas do tego obywatele w referendum. O dalszej integracji w zmieniającej się Europie muszą decydować sami obywatele, nie wąskie elity urzędnicze czy polityczne, sami obywatele. Dlatego domagamy się referendum także w sprawie wejścia do strefy euro. Drodzy przyjaciele, 2 miesiące temu zainaugurowaliśmy taki oddolny ruch społeczny. Umówiliśmy się wtedy, że wszystkie decyzje będziemy podejmować wspólnie, będziemy je podejmować razem. Wasza wola jest jasna. Wszyscy chcemy kontynuowania akcji Godzina dla Polski i ta akcja będzie kontynuowana. Ale ponad 80% z Was opowiedziało się za tym, żeby powołać do życia nową partię. I ta formacja dzisiaj powstaje. Zakładamy partię po to, by przywrócić polityce jej prawdziwy sens. Polityka nie może być źródłem przywilejów. Musi być służbą, ciężką pracą dla Polski. Potrzebuję Waszej ciężkiej pracy i wiem, że jesteście na ten wysiłek gotowi. Razem zbudujemy nową Polskę. Bądźcie gotowi do wielkich wyzwań. Bądźcie gotowi do wzięcia odpowiedzialności za rządzenie Polską. Bądźcie gotowi do zwycięstwa. Musimy zwyciężyć i zwyciężymy.